to ty se wywoź. Ja sobie poczekam. Ale ulewa. Leje, co? Bardzo pół dnia i cisza. Jednak można chyba wyzerować czwórkę. Nie no, dopiero pierwszy dzień. Pierwsze 4 godziny. No wiem, ale czasami wiesz. Nie wiem, czasami wystarczy 15 minut. No. Czasami tydzień i nic nie złapiesz. No, no też tak właśnie. Niestety. Szczególnie na Gołyszy. No. W naszym szczęściu. Do 4 razy sztuka w razie czego. No myślę, że i tak tu wrócę, jeżeli nic nie złowię, bo po prostu ta woda kiedyś musi oddać. I poza tym jest pięknie. Jest pięknie. No zobacz jak ślicznie. Jest właśnie odbieram plan. Dobry pomysł. Same mam takie. Same mam pomysł. Ogień, chłopaki. Piękny odjazd. Dąba i dopiero teraz jakiekolwiek lepsze brania. Ogólnie jesteśmy po pierwszej dobie. Nie spaliśmy, ale niestety to nie wynikało z ryb. Tylko z wielkiego wiatru. Do tego stopnia, że aż się baliśmy, że odlecimy razem z tym namiotem. Teraz Dawid z Kubą wypłynęli po rybę. Pogoda niestety nie do końca dopisuje. Teraz jest słoneczko, ale za 5 minut pewnie będzie znowu padało. I znowu będzie wiało. Także jest naprawdę średnio. Oho, chłopaki wracają. Chłopaki wracają, ale nie widziałam momentu, czy mają tą rybę, czy im się zerwała. Jak tam chłopaki? Ale macie? Bo tak szybko wróciliście, że... Ja nawet nie zdążyłam, ja nawet nie słyszałam pika żadnego, a wy już byliście... Słyszałem bubarona, śmiedli. No nie jest wcale taki malutki. Nie jest, Krzysiu ma. Oby otworzył nam to stanowisko. Oby. Masz ze swojej strony, czy? A, ze swojej. No, patrz. Patrz. A ten ile waży? Ile, ile? 12. No, 12. Dobra, 12. Arpaganie. Nie rozpiąłeś mu tam z przodu? Nie. O. Super. O, cieszę się sam. Może zahaczył. Na prawa jest tam pod wyspą. Widzę, że tam są kaczki. Fajna akcja. Tu, tu, no. Tu, dobry. Nie, to tak. Ej, ale ja byłam pewna, że wam się zerwał. Ej, bo weszłam do namiotu. Wyszłam i patrzę, a wy już wracacie. Sobie się, aha. Aha. Ej, no przecież dopiero wrócili z wywózki. Minuta nie utrwała, już branie na tej wędce. Dobre miejsce. Niestety fałszywy alarm.
Od sąsiadów ryba wpłynęła w zestaw Dawida. No szkoda. Nie, to jest... Trzymaj. Tylko nie rusz. Żeby go nie podciągnął. Podnieś do góry, tak żeby nasz... Dobra. Ale nie widać tam. To jest pomysł. Piękny przymrozek. Moi drodzy, trzeci raz jesteśmy na tym łowisku i w końcu się udało. Mamy upragnionego karpiszona. Piękna pobudka. Pokażcie Państwu. Walczył ładnie. Potężnie mocne branie. Potężna rolka. Kawał pięknej ryby. Może się otworzy ta woda. Może się otworzy. Wywozimy zestawy za chwilę. Jakie wąsy na zawód. Walczymy dalej. Jeszcze dwie doby przed nami. Tu się wszystko może zdarzyć. Nago łyż. Oj, fajne. Wracacie. Rośnie. No, by musiało być zaczepione. Na której? No. Miał być mój. A u mnie cisza. Teraz kopię worek open. A odkażesz? Czekaj. Nie, czy nie pierwszy raz kuty? Faktycznie. Chcesz, tu mam taką jeszcze czerwoną. Zbiet ma. Aha, aha.
Foty za chwilę. Ten wygląda na większego normalnie. Jest mniejszy, jest mniejszy. Ale grzbiet ma fajny. Zaczyna rosnąć. Grzbiety. Grzbiety. Śliczny, drogi. Przygiął szczytówkę delikatnie i stoi. I nic. I stoi w miejscu. Gdy że szczytówka tylko tak. No. I tyle. Nawet nie piknie więcej, nie? Ale chyba wiedział, że jak już mu się dobrze wpięło, no to dawaj za wyspę, nie? I zawsze jak kurde mnie nie ma, to akurat. Kolejny mój. Albo tym razem pomiędzy tym, a tymi dwoma. Troszkę przesunąć w prawo. Patyki. Fajnie mi się oparł. Mamy dość. Teraz ja tak będę krzyczał. Mam tego dość. No jest tam. Pełnouski chyba, no. Ojoj. Co? Pełnouski. No. Wszystkie takie długie, no nie? Pierwszy chyba w tym roku. Co pierwszy? Pełnouski. Jak mi się wydaje, chociaż... ale emocje. Aż mi się ręce trzęsą. Kurwa, rób tak, żeby się nie uciekł po drodze. Dlatego serię. Na 3 na 12 850. Dawid prowadzi. Dawid prowadzi. Ja prowadzę? No ładnie jest. O, widzisz. O. Nawet już pieprzyć. Serio mi dawaj. O,
Dziękuję, Zbyszku. To tu daleko? Albo coś małego. Kurde. Może jednak? Ujmy kuba. Chyba jest. Chyba sieć. Albo zaczepa. Powodzenia. Duże? I co, Micha się cieszy, no nie? No pięknie. Takie ciemne te łuski ma. Na odchodne. Ładniejszy niż ten mój wczorajszy, no. A jeszcze postawi grzbieta. Elegancki. I brzuszek ma taki już też fajny się robi. No ta presja. Znowu sobie nie rozpił. A nie, wyjdzie dobrze. Dzięki, Siłuś. Odwiedź, jak kiedyś wrócimy. Tylko większy. Gratulacje. No, tego się jeszcze nie spodziewa. Kurde, ja już się ucieszyło. Ale to on musiał siedzieć w takim wypadku. No mam tylko swoją. Bo nie, wiesz, sprawdziłam, że taki luz jest na żółce, no to poleciałam po czołówkę, nie? I tak rzeka, cholera, zmoczyłam cały tyłek od tego deszczu. Zaczepką by się nie. Czy masz ten nasz? Ty kurde, to jest karta. Kupa. Ja pierdolę. Czy mam go jakoś, nie wiem. Zrzuć mi ten pobierak. Pobierak nie wiem. Pobierak. Zrzuć mi pobierak. Wszystko w porządku? Ręce? Ej. Zobacz na szczytówkę, czy się nie złamała. Dobra, puściło, bo już się bałam, bo wędkę... Kurwa był w zaczepie, tu jest jakiś kurwa krzak albo korzy. Jo, jaka ja, opcja. Wiesz co? Podbierakiem łapnąłem żyłkę, końcówkę żyłki. No ja wiem. Podniosłem ją. Zwijam ledkor. I czuję takie jedna palców. Dobrze, że ci palce nie poprzecinęło. Dobrze, że był ledkor. Jakby była plecionka albo żyłka sama, to by mi palca. Jaki czad! Ej! A żółka szczeliła, nie? Że no szczeliła, bo mi tutaj w no ogóle wędka odleciała. Przedarła się, bo się przedarła na tym czymś, co tu było w tej wodzie. Ja, jak kloty! Patrz, jaki kloc! Nie widzę, pieprzyć! Pójdźmy, Kuba! Ja.
Używa cały mokry, a to kurwa, ale ja... Przebiorę się. Jaka właśnie kurna akcja. Tu jest ledkor. I kogoś zestaw mi się wydaje. Widzisz niebie zielony jakiś? Tylko ciekawe kogo, no ale... I ja... Jaki by... Jaki ma brzuch? Lodziak Fix. Jak żyję i łowię, czegoś takiego nie miałem. Po prostu... Nie widziałem, nie miałem. Dobra, mój mokry tyłek. Patrz, jakie mam nogi przelane. A to ani pieknięcia nie było. Ani pół. Przecież teraz wyszła się po opuszczone? Opuszczone, no to zaczęłam zwijać troszeczkę, ale on ciągle się opuszczał. Ja. Kurde, przecież ja sprawdzałam. Ty sprawdzałeś, przecież to było wszystko naciągnięte, no nie? A tu ani pół. Ej, gdybyśmy nie poszli. Ej, to by to się działo do rana. Jest skarbik wyciągnięty rękami. Ja nie mogę. Dzielimy wagę na pół normalnie, bo to się... Serio? Ile ma? 14, takie 400. No nie jest taki długi jak ten. Ale brzuch ma taki. Brzuch ma fajny. Ma gabaryty. No. No. Dobra. Po całej praktycznie dobie bez najmniejszego dotknięcia, kiedy położyliśmy się po prostu już spać, naszła ochota jeszcze na wieczorne siku. I Dominika wychodząc zauważyła, że jeden swinger jest bardzo taki dziwnie luźny. Żyłka jest luźna. A sprawdzaliśmy go obydwoje. Parę razy, no nie? No bo wiatr był ogromny. Okazało się, że na końcu coś jest. Coś, co nie daje o sobie kompletnie znać. Ani pika nie było przez cały dzień. Wypłynęliśmy. I zaczep. Bronię noc. Ty, na to. Mamy to, żeby do góry. Ale co? Ale po prostu... Takie coś się po prostu nie zdarza. To się po prostu nie zdarza. Albo zdarza się bardzo rzadko. No, po prostu szybkie dwie akcje. Szybkie dwie akcje. Ojku, no bo, matka, czekaj, bo musimy iść do środka. No, pewnie. Ej, cio. No, ten od Kuby jest. Szybkie dwie akcje. Ten pierwszy. Mój 14 z groszem. Wyciągnięty na ręce tak naprawdę. Po prostu na rękę wyciągnięty praktycznie. Bo tak coś się nie zdarza. Po prostu wow. Po prostu gołysz, wow. Gołysz nam oddał ten wyjazd na sam koniec praktycznie. Śliczne karpiki, bardzo mocne, choć delikatne takie brania, tego tu też by człowiek dobra nie zauważył. Robimy zdjęcia szybko i wypuszczamy. Dobra. Ja chyba nie wytrzymam. Ale nie trzeba płynąć, ona jest tam pod tym krzakiem. A, z czoła, dobra. A, bo ta jest tu. Dobra. Pójdziemy kiedyś spać? Ale czas. Malutki. Dopiero sobie wybieraliśmy dwa kije, które przed chwilą dały nam rybki. A tutaj melduje się kolega z wyspy, która jest na szczęście niedaleko nas, nie trzeba było wypływać. A za to widzę po łuskach, że kolega ma... O, jest ładnej. Ładnego wyglądu. Pokaż go. Chyba dzisiaj nie pójdziemy spać. Ale jest śliczny. O! Akrobata. Nie, no śliczny. Ma takie ładne te łuski na dole nawet. Elegancki. Nie jest duży, ale naprawdę łuska robi swoje. Fajna rybka. Elegancki, tak.
Dobra, zdjęcia i do wody. To na Gołyszu, to było na Gołyszu, elegancko. Ale to już łódką wywieziesz, co? Łódką wywieziesz. Jestem po prostu, ten deszcz już na mnie nie robi wrażenia, już jestem cała mokra. Ty też. Wow. Wow. Naprawdę wow.